Siemano wszystkim, dzisiaj Wam pokażę program, który nazywa się Redstone 09, który został zaaktualizowany, za pomocą którego zrobię jailbreak, zmienię moje boot logo i recovery logo. Więc teraz tak, potrzebny nam jest Redstone, dwa zdjęcia, oprogramowanie na iPhone na drugiej generacji i ściągnę od razu Simlocka, czyli bootloadery, bo nie jestem pewien, czy mają w programie, czy nie. Więc tak, włączamy Redstone'a. Jak widzicie, włączył nam się i mamy wybrać oprogramowanie. W tym przypadku to jest iPhone drugiej generacji, czyli klikamy Open. Jak widzicie, IPSW Successful, że zostało pozytywnie przyjęte. Teraz klikamy Następne. Teraz mamy do wyboru, co chcemy zrobić. Ja chcę zainstalować Cydię, zmienić boot logo, czyli od razu będę mógł wybrać zdjęcie, czyli dam sobie to, i recovery logo, czyli dam sobie Watchmana, i chcę zrobić jeszcze unlock. Dla tych, co już mają Cydię, mają już zrobiony jailbreak, aby chcieli tylko sobie zmienić boot loga, czyli zaznaczają te trzy rzeczy. Dla tych, co już mają jailbreak i by chcieli tylko zmienić boot logo, jedno lub dwa. Jeśli chcą jedno, początkowe zamiast jabłka to, a zamiast ikonki i kabla to drugie. Więc ja w tym przypadku robię cały jailbreak, więc chcę Cydię i chcę unlock. Bo to jest na iPhone'ie teraz drugiej generacji pokazuje. Czyli klikamy Next i teraz musimy podać ścieżkę dla bootloaderów. Czyli ja mam przygotowane na pulpicie je, bootloader 3.9 i bootloader 4.6. Teraz klikam Next i teraz mamy komunikat, co musimy zrobić, że musimy podłączyć urządzenie do komputera, że mamy przytrzymać pierw przycisk wyłączenia. I jak wyłączymy nasz telefon, mamy nacisnąć Next, czyli w tym momencie nasz telefon jest podłączony. Wyłączam go. I teraz położę moją kamerkę na czymś, żebyście widzieli, co ja robię. Aha, jeszcze teraz klikamy teraz na ekranie Next. Oj, przepraszam za tą kamerę. Klikamy teraz sobie Next, po tym jak nasz telefon się wyłączył. I teraz mamy komunikat, że mamy przytrzymać 3 sekundy. No, jeszcze raz poczekam, niech ten komunikat poleci. Cofnę się raz, żebyście widzieli, co robi. Teraz tak, klikamy 3 sekundy przycisk włączenia, telefon nam się włączył, teraz 10 sekund przycisk włączenia i przycisk home, jak widzicie, telefon nam się restartuje i teraz 30 sekund przycisk sam home bez power, aż pojawi wam się coś na wyświetlaczu. Jak widzicie, na chwilę ściągnę kamerę, poruszę ją. Jak widzicie, mam już biały obraz, możemy puścić przycisk, czyli nam się robi i teraz zobaczcie, co się dzieje. Jak widzicie, pojawiło nam się download, że ściąga urządzenia i Redstone pracuje. Zobaczcie tutaj. Więc jak wam to się pojawi, to się nie wystraszcie, bo to właśnie chodzi, to właśnie tak działa na Redstone jailbreak. Poprawię może ostrość. O,
lepiej widać. Jak ci, co oglądają moje filmy, wiedzą, że kiedyś robiłem filmik o Retsną 08 czy 07, jakoś tak, dawne mi czasy. Cały czas pracuje. Retsną tak samo, cały czas oprogramowanie jest zgrywane. Widzicie, że restartuje i że skończył. Możemy kliknąć finish. A na naszym iPhone'ie zaraz zmieni się obrazek. Jak widzicie, pracuje. Pojawiła się ikonka, że się wyłącza. Teraz pojawiło nam się jabłko. Ananas. Jabłko. Że oprogramowanie jest zrobione, cały jailbreak i zmiana bootloga. I od razu będzie ściągnięty Simlock na wszystkie sieci. I to jest iPhone drugiej generacji. Widzicie, już miał trochę przejścia, bo tu jest uszkodzony. Małe starcie z grawitacją. Snowbridge już wyszedł. Zmieniłem o nim też już tam nazwę filmiku tamtego poprzedniego, więc możecie już ściągać, też się nim bawić. Jak widzicie, teraz się restartuje i powinno nam wyskoczyć nowe bootlogo. Jak widzicie, mam już inne zamiast jabłka. Jest takie. Teraz ściąga mi się Simlock. A teraz mi się restartuje i teraz będę miał telefon aktywny na wszystkie sieci ze ściągniętym Simlockiem. I będzie Cydia wgrana. Widzicie, telefon mi się aktywował. Cydia jest zainstalowana. Mam nadzieję, że dobrze widać. I teraz jeszcze wyciągnę kartę SIM na wszelki wypadek, jeśli znajdę otwieracz mój. Żebyście widzieli, że na pewno nie oszukuję. Mam go. Nie mam wsadzoną kartę Hei. Więc Simlock działa, wszystko. Retsną 09 bardzo dobrze działa. Dobra, komentować, oceniać i bawić się w weekend, bo ja zaczynam pić. Na razie.